Panie burmistrzu, w tym tygodniu na naszym facebookowym formularzu znalazło się 7 pytań naszych mieszkańców. Pierwsze z nich. Panie burmistrzu, swego czasu można było zauważyć przy latarniach w Zbąszynku pojemniki z woreczkami, które zachęcały do posprzątania po swoim pupilu. Co się z nimi stało? Czy można wprowadzić je na nowo? Były pojemniki rzeczywiście, ale niestety nie sprawdziły się u nas, ponieważ wykładane woreczki bardzo szybko znikały. Praktycznie były to jako jednorazówki, że ktoś pierwszy przychodził, zabierał wszystkie. W związku z tym wisiały te pojemniki, ale puste w większości. Wiszą zresztą jeszcze dwa na terenie miasta. Praktycznie zniknął tylko ten, czy te, które były na ulicy Wojska Polskiego w ramach modernizacji tych ulicy, oświetlenie, one zostały zdjęte. Natomiast kwestia samych pojemników to właśnie nie rozwiązuje tematu, ponieważ te woreczki są tam zabierane, nie wiem. Mam nadzieję, że później nie wykorzystywane jako śniadaniowe, ale bardzo szybko znikają i były niszczone. Nie, że znikały ze względu na potrzebę jakby zużycia, zbierając te odchody. Dzisiaj jest to na szczęście przez większość mieszkańców bardzo dobrze załatwiane, czyli chodzą ludzie z woreczkami i zbierają. Oczywiście mamy też część, których to nie interesuje zbieranie odchodów, ale tu się strażnik tu będzie zajmował. Drugie pytanie. W ubiegłym roku przed oddaniem do użytku fontanny na Placu Wolności odmalowano ją. Dziś widać, że trochę odparzyła się farba. Nie lepiej byłoby wyłożyć ją na przykład mozaiką? Uważam, że byłoby to trwalsze i ładniejsze. Znaczy nie jest to problem, jak gdyby, czy wyłożyć mozaiką, czy nawet pomalowanie tej farby, tylko niestety ta niecka nie jest stabilna i pojawiają się pęknięcia, które w ramach jakby tych wiosennego później przygotowania tej fontanny do pracy są szpachlowane i usuwane. Natomiast wyłożenie mozaiką nie zapobiegłoby tym pęknięciom, no i wtedy z kolei, nie wiem, mozaikę, która zresztą ileś kosztuje, nie? Zasmarowywać później znowu klejem i uzupełniać szczeliny, to w ogóle by wtedy dziwnie wyglądało. Także póki co będzie to realizowane w taki sposób jak obecnie, czyli no, co prawda pojawił się też taki pomysł i on byłby tu korzystniejszy, czyli zrobienie tego watą szklaną, nie? Czyli po prostu tam wyłożenie jakby tworzywem sztucznym od wewnątrz tej niecki. Ale na razie to jest szpachlowanie atlasem, przeważnie plusem, no i malowanie na ten kolor niebieski. Trzecie pytanie. Co dalej ze ścieżkami rowerowymi? Słyszałem, że przetarg został odwołany. Rzeczywiście tak. Znaczy, przetarg był dwuetapowy, czy dwuczęściowy. Jedna część to była na ścieżkę rowerową Dąbrówka Rogoziniec, a druga część to była Chlastawa Kręcko i wpłynęła jedna oferta i to tylko na tą część Dąbrówka Rogoziniec i ona ponad 100% przewyższała kwotę, jaką mieliśmy zaplanowaną. A dokładnie mieliśmy 1 900 000 zł. Najniższa oferta przekroczyła 4 miliony zł. W związku z tym odwołałem ten przetarg. W międzyczasie, ponieważ przez firmy potencjalnie, które mogły wykonywać, podnoszony był termin wykonania jako bardzo krótki, a przypomnę, był to wrzesień tego roku. Natomiast udało nam się po rozmowach z panią marszałek, z zarządem województwa uzgodnić przesunięcie tego terminu do końca listopada tego roku. No i w związku z tym ogłosimy ponownie, praktycznie dzisiaj, ogłaszamy ponownie przetarg na wykonanie ścieżek rowerowych z tym wydłużonym terminem i mam nadzieję, że znajdą się firmy z korzystniejszą ofertą i uda nam się podpisać tą umowę no i wykonać te ścieżki. Czwarte pytanie. Czy gmina planuje dofinansowanie do wymiany pieców na ekologiczne? Gmina nie, natomiast tu według informacji z ostatniej chwili niemalże, jakie posiadamy, Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję, że w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będą udzielane dotacje do właśnie zmiany systemu ogrzewania. Mówimy tu o piecach na ekogroszek, czyli na węgiel, ale ten, no, nazwijmy ekologiczny, jak również na ogrzewanie gazowe. To przede wszystkim będzie preferowane i tam można uzyskać dofinansowanie do 5 000 zł. Także nie do gminy, ale proszę na stronach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej znaleźć odpowiednią fiszkę i złożyć wniosek i starać się o to dofinansowanie. Są tam dosyć znaczne pieniądze przekazane przez Zarząd Województwa Lubuskiego na ten cel. No i zachęcam do korzystania.
Piąte pytanie. Co z obiecywaną halą sportową w Zbąszynku? No jesteśmy na etapie przetargu. Ma być on rozstrzygnięty w połowie marca. Mam nadzieję, że wpłyną oferty. To raz, a dwa w korzystnej cenie i że uda nam się również podpisać tą umowę i rozpocząć realizację. Przypomnę tylko, że to zadanie jest przewidywane do realizacji tej takiej finansowej na 3 lata, ale generalnie myślę, że właśnie już na zimę tą 2019-2020 będziemy mogli z tej hali zacząć korzystać. Szóste pytanie. Czy pan burmistrz coś wie na temat remontu ulicy Dworcowej? Rozumiem, że chodzi o ulicę Dworcową w Dąbrowce Wielkopolskiej. Zostały podjęte 2 uchwały, czyli przez Radę Powiatu Świebodzińskiego o przekazaniu gminie tego zadania. No i na ostatniej sesji również Rada Miejska Zbąszynka podjęła stosowną uchwałę, że przyjmujemy to zadanie do realizacji, oczywiście z dofinansowaniem ze strony właściciela tej drogi, czyli Powiatu Świebodzińskiego. I w najbliższym czasie ogłosimy przetarg na wykonanie tego zadania. Też przypomnę, że chodzi tam o ułożenie 2 rzędów płyt tych najazdowych z wypełnieniem między tymi płytami oczywiście po boku kruszywem i to będzie taki, no, można powiedzieć, 1 pas jezdny, ale no, jeżeli ktoś będzie jechał z naprzeciwka, to zawsze ci jadący od strony stadionu w stronę do Dąbrowki Wielkopolskiej będą zobowiązani do ustąpienia tego pierwszeństwa przejazdu na tych pasach, ale tych mijanek tam nie jest tam aż tak intensywny ruch, żeby tam co chwilę trzeba było zjeżdżać na pobocze i się mijać. 7. ostatnie pytanie. Czy w Brońkowie doczekamy się normalnej drogi? Zapewne tak. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie. W tym roku natomiast chcemy opracować dokumentację na wykonanie w sumie 3 takich dróg, które mamy na terenie gminy, czyli między innymi właśnie przez Brońkowo, ale też Rogoziniec, ta końcówka w stronę Czciela, tam gdzie się przy stawkach te 2 drogi prowadzące to drogi powiatowej schodzą, jak również ulica Zielonogórska, która jest w trakcie. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie już trzymamy pozwolenie na budowę. Przeciągnął się też ten termin, jeżeli chodzi o Zielonogórską, ze względu na budowanie kanalizacji sanitarnej, tej rozdzielającej nasze ścieki płynące od ulicy Zielonogórskiej właśnie w tej już kanalizacji ogólnosławnej, a tu będzie rozdzielona burzówka i sanitarna. No i na dniach powinniśmy mieć pozwolenie na budowę. Natomiast Brońkowo i Rogoziniec to są 2, gdzie będą. Jesteśmy na etapie, że przed zleceniem wykonania tej dokumentacji. No a później być może w 2019 roku, jak nam starczy tych funduszy, to już też zaplanowanie do realizacji. Dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. We'll be right back.